Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na dzień ze mną i z Manią, czyli z moją kicią, która w tym momencie nie chce się pokazać przed kamerą, ale za chwilę będziecie mogły zobaczyć ją naprawdę wielokrotnie. I ten filmik dedykuję przede wszystkim miłośnikom kotów. Jeżeli kotów nie lubicie, to Mani może być dla was dzisiaj za wiele. I dzisiaj jest poniedziałek. Wyjątkowo mam wolny dzień, bo zwykle w tygodniu zawsze pracuję, ale cały poprzedni weekend miałam pracę, też wyjątkowo, dlatego dzisiaj wzięłam sobie dzień wolny i to jest taki mój dzień na odpoczynek, bo chciałam się wyspać, chciałam po prostu sobie posiedzieć w domu i odpocząć, tak jak wy zapewne też lubicie przynajmniej raz w tygodniu sobie po prostu zwyczajnie posiedzieć i, że tak powiem, nic nie robić. Więc zobaczycie to moje nic nie robienie. Może nie będzie to jakiś super ciekawy film, ale zobaczycie takie moje codzienne rzeczy, które robię. Pokażę wam na przykład też tutorial tego makijażu, który mam na sobie. Generalnie pokażę wam, jak spędzam czas w domu po prostu. Tak więc zobaczycie trochę mojego mieszkania, zobaczycie dużo kota, zobaczycie mnie bez makijażu, więc ciekawa jestem, czy ten widok was za bardzo nie przerazi. Mam nadzieję, że nie, no ale zobaczymy. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawe, to po prostu zapraszam na film. Chyba pora wstać. Zobaczymy, jaka pogoda. O, a co to? Miau. Dzień dobry. Na dworzu szaro, buro. Śnieg brudny leży i generalnie nic ciekawego. Kot pieszczoch parapetowy. Brudzi mi kamerę. Co ty robisz? Tak wygląda chodzenie z kotem gdziekolwiek po mieszkaniu, a szczególnie gdy kot chce jeść. Boże, Mania! Wiecie, zabicie się o tego kota jest naprawdę proste, bo jak widzicie, włazi mi pod nogi przy każdym moim kroku. Kot jest przed moimi nogami. Niedopnięcie na nią jest naprawdę ciężkie. Ja generalnie Manię karmię taką karmą Animonda Carny Kitten, ponieważ to jest jedna z karm, który ma największą zawartość mięsa w sobie, bo wbrew pozorom taki na przykład Kitikat albo jakiś Whiskers, Felix, Shiba nawet, te wszystkie supermarketowe karmy mają w sobie tylko 4% mięsa, a ta Animonda ma w sobie no, ponad 90% czystego mięsa, nie żadnych takich przetworów, które tak naprawdę nie wiadomo, co to jest. I od takiego Kitikata kot się naprawdę łatwo uzależnia, musi tego jeść bardzo dużo, żeby się najeść, no i to generalnie nie jest zdrowe, to mieli wątrobę kocią niestety. Dlatego ja polecam właśnie takie, to wcale nie jest dużo droższa karma, można ją zamówić w różnych hurtowniach właśnie takich z jedzeniem, czy generalnie z rzeczami dla zwierząt. I ona jest takiej, widzicie, twardej postaci, ale jest bardzo też wydajna. Mania, zostaw ten... Zostaw! Zostaw ten aparat. Zostaw go. O, już kot... Po prostu już by chciała po prostu mi tu wejść i zjeść po prostu prosto z puszki. I to jest właśnie dowód na to, że kot takie jedzenie lubi jeść, szczególnie jeżeli to jest jedzenie jakieś kurczakiem, jakieś takie klasyczne mięso, a nie na przykład królik, bo ona za królikiem na przykład nie przepada, tylko takie klasyczne, wiecie, jak widać pałaszuje. Kotu dałam jeść, więc teraz czas na mnie. Ja sobie zrobię dzisiaj na razie kakao z Dolce Gusto. Nie wiem, czy wiecie, ale Dolce Gusto nie robi tylko i wyłącznie kawy, ale również robi takie kakao Nesquika. Oczywiście to jest pójście na łatwiznę i to nie jest najtańsza opcja. Tutaj 16 kapsułek kosztuje jakieś 24 zł. No ale my to mamy, bo to się szybko robi i jest naprawdę smaczne. Pokażę Wam obsługę Dolce Gusto. Najpierw włączamy, jak tutaj się zapali zielona lampka, wtedy będziemy mogli ją odpalać. Tutaj wkładam kapsułkę, zamykam, tutaj to przestawiam nieco wyżej i mam kubek z bandosem. To jest jeden z najbardziej znanych koni arabskich. Tutaj z tyłu mam nawet jego rodowód. Z Janowa Podlaskiego to jest kubek. Uwielbiam wszystko, co z końmi, a szczególnie arabskimi końmi związane. Dobrze, i teraz już przekręcamy gałkę tą tutaj, co mamy, na czerwony kolor, żeby nam gorąca woda leciała. I te kakao mniej więcej powinno się robić do 3/4 kubka. Ok, myślę, że tyle wystarczy. O. Proszę bardzo, i mamy pyszne kakałko Nesquika z Dolce Gusto. Mania natomiast po jedzeniu leży sobie na swoim drapaczku i obserwuje świat, który jest za oknem, i mruczy. Mru, mru, mru. O, piękny kotek, piękny. Piękniusi koteczek, takie małe łapeczki. A ja podczas picia kakao sprawdzę sobie wyniki Oscarów, które właśnie tej nocy się odbyły. Oczywiście nie miałam okazji oglądać ich, bo było późno w nocy. Zobaczymy, kto tutaj wygrał. Najlepszy film Operacja Argo nie oglądałam, ale chętnie zobaczę. Najlepsza aktorka Jennifer Lawrence. Oglądałam poradnik pozytywnego myślenia, podobała mi się jej rola. Aktor Daniel Day-Lewis z Lincolna. Nie oglądałam Lincolna, mój facet oglądał, ale powiedział, że był ciężki w odbiorze, więc raczej nie obejrzę. No i Annie Hathaway, Les Miserables, Nędznicy. Wiem, że ona bardzo liczyła na tą nagrodę, zobaczymy. No nie oglądałam też tego filmu. Christoph Waltz, Django, tutaj absolutnie popieram, uwielbiam Waltza, uwielbiam Django, naprawdę jeden z najlepszych filmów. Reżyseria Anglii, Życie Pi, też nie oglądałam. Operacja Argo, o proszę bardzo, scenariusz oryginalny Quentin Tarantino, Django, jestem naprawdę fanką tego filmu, tutaj bardzo polecam wszystkim, którzy nie oglądali. Żeby sobie umilić czas, zapalę sobie świeczkę Yankee Candle oczywiście. Na dzień, jak jestem w domu, to uwielbiam Fluffy Towels, ponieważ to jest taka świeczka pachnąca świeżością, taka no naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Więc ja tutaj, gdy jestem w domu, tak w ciągu dnia, to właśnie moja ulubiona to jest Fluffy Towels. Proszę bardzo. O! I zawsze sobie nakładam nakładkę Illumalik, żeby ta świeczka mi się równomiernie paliła tutaj na całej objętości. I tak w ciągu pół godziny powinna naprawdę ładnie się rozpalić. Dobra, wypiłam kakao, poczytałam Pudelka, nakarmiłam kota i idę pod prysznic. Mam na głowie olej do zmycia, olej głównie arganowy. Ciekawa jestem, jak moje włosy po nocy całej z takim olejem będą wyglądały. A kot oczywiście też mi towarzyszy i jak widzicie też się myje w łazience i leży. Więc ja się generalnie bez kota nigdzie ruszyć nie mogę, no ale na szczęście mi to nie przeszkadza, więc idziemy pod prysznic i mam zamiar użyć sobie mojego ulubionego ostatnio żelu pod prysznic, to jest Raspberry and Vanilla z Original Source, naprawdę zajebiste. No i tak wyglądam po wyjściu spod prysznica. Widzicie, mam mega szopę na głowie, bo oczywiście myłam włosy, a one mi troszeczkę już podeschły, więc czas je rozczesać. Tutaj zawsze do rozczesywania używam odżywki bez spłukiwania. Teraz mam już końcówkę Marion Natura Silk, coś takiego. Ona po prostu pomaga te włosy rozczesać. Jak widzicie, że moje włosy są są włosami falowanymi. Niestety one po wyschnięciu nie wyglądają już tak fajnie, bo się puszą. Będę musiała je wysuszyć. I tym razem ja je rozczeszę do tyłu, bo mam zamiar nosić cały czas opaskę, żeby ta grzywka mi się jakoś tam, no żeby się jej pozbyć. I po prostu wszystko pójdzie sobie do tyłu. I żeby te włosy ujarzmić tak, żeby one do tyłu były cały czas jakby zaczesane, to założę sobie taką opaskę domową po prostu, jak wiecie, do maseczek czy do makijażu się zakłada, ona jest wygodna właśnie, może nie wygląda zbyt fajnie, ale dopóki mi te włosy trochę nie wyschną, to sobie ją tak założę, bo wtedy one będą tutaj bardziej ulizane. Teraz czas jeszcze na serum, na końcówki. Ja teraz cały czas używam Gliskura, to jest taki olejek, eliksir pielęgnacyjny z olejem tutaj arganowym i jakimiś innymi. Więc tutaj sobie dwie pompeczki zawsze na włosy wyciskam. A na twarz na razie sobie nałożę serum, to jest Swedish Spa z Oriflame, takie serum nawilżające, odżywiające. Bardzo mi się spodobało, bo bardzo fajnie nawilża, odżywia twarz, a jednocześnie jest to lekki kosmetyk, który nie błyszczy się na twarzy i bardzo fajnie też przedłuża makijaż, więc tutaj no, naprawdę ja lubię takie bardzo lekkie kosmetyki do twarzy. Co prawda wiem, że jego się nie powinno niby serum zamiast kremu stosować, ale moja skóra nie lubi za dużo mieć na twarzy, nie lubi za bardzo kremów, tylko ewentualnie lekkie kremy. Na razie to serum mi naprawdę wystarczy, żeby zlikwidować wszelkie jakieś tam uczucie ściągnięcia po kąpieli, bo oczywiście myłam twarz i tak dalej, teraz mam wszystko czysto na twarzy. A jak widzicie, że moja twarz jest już bardziej, zdecydowanie bardziej matowa po tym serum. I teraz czas na makijaż codzienny. Co prawda ja się dzisiaj nigdzie nie wybieram, ale mam zamiar nakręcić dla was dwa filmiki. Dlatego no, makijaż mi się przyda mimo wszystko. Pokażę wam, jak robię taki zwyczajny makijaż codzienny, który używam właśnie czy do filmików. Boże, przepraszam was za te dziwne dźwięki, ale Mania lata teraz jak głupia po prostu, jakąś ma po prostu szajbę w tym momencie. I moim ulubionym podkładem takim na co dzień jest podkład Match Perfection Gel. Tutaj jest kolor 103 True Ivory. To jest bardzo fajny podkład o średnim kryciu z matowym wykończeniem, fajnie wtapiający się w skórę, więc tak na co dzień, gdy nie mam, wiecie, jakiejś żadnej imprezy, jakiegoś poważniejszego wyjścia, to bardzo lubię go używać i ja go zawsze bardzo polecam. Ja sobie nałożę go na twarz palcami. Ok, tak wygląda nałożony ten podkład na moją twarz. I teraz użyję mojego ulubionego takiego na co dzień korektora pod oczy. I będzie to Essence Stay All Day korektor taki w kolorze 10 Natural Beige. Ja go używam po prostu tylko pod oczy praktycznie, bo nie mam w tym momencie żadnych na szczęście tutaj wyprysków dużych, więc tylko tutaj, żeby sobie wyrównać kolor pod oczami. Jego można nałożyć dość dużo, bo on jest bardzo lekkim korektorem i ma takie średnie krycie. Jak ktoś ma bardzo mocne sińce pod oczami, to mu wszystkiego na pewno nie zakryje, ale mi wystarcza w zupełności. Ok, korektor zrobiony. Czas na puder sypki. Ja użyję pudru z Kryolanu Dermacol Light. To jest puder taki utrwalająco matujący w kolorze M2. I do niego użyję mojego nowego pędzla, który dostałam od teściowej z Londynu. To jest pędzel z The Body Shop, który wygląda w ten sposób i można go używać zarówno do pudru sypkiego, jak i do bronzera. Ja do bronzera nie lubię tak dużych pędzli, więc idealny będzie dla mnie właśnie do pudru, taki kabuki bardzo miękki. Teraz go użyję już drugi raz dopiero, więc zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi. Powiem wam, że ten pędzel jest naprawdę świetny. Bardzo, bardzo, bardzo miękki, mega przyjemny, naprawdę. To jest mój pierwszy kabuki, ale z przyjemnością się go używa, naprawdę. Strasznie się cieszę, że dostałam taki prezent. A na oczy użyję tutaj jednego cienia, to będzie Maybelline Color Tattoo w kolorze 35 On and On Bronze. Taki brązowo-złoty cień w kremie. I on mi do takiego prostego makijażu absolutnie zupełnie wystarczy. Bardzo fajnie podkreśla oko. Przybliżę wam trochę. I teraz wszelkie nierówności rozcieram takim puchatym pędzlem. Jeszcze poprawiam syntetycznym pędzelkiem języczkowym. Teraz jeszcze sobie troszeczkę poprawię takim cieniem Inglota 112. To jest taki jasny beżo-brąz, powiedzmy. A w kąciku dam sobie trochę takiego jasno-złotego cienia Inglot 110. Won stąd, won stąd, Matko Święta. Teraz na linii wodnej namaluję sobie czarną kredką, taką leciutką, delikatną kreskę czarną, którą rozetrę. To jest kredka Avon Supershock. Delikatnie sobie tą kreskę rozcieram. I tuszuję rzęsy maskarą Maybelline Big Volume Lash False Definition. Tak wyglądają wytuszowane rzęsy. Troszeczkę się skleiły, więc je rozczeszę takim grzebykiem metalowym. Brwi najpierw sobie przyczesuję taką zwykłą spiralką, a następnie podkreślam jasnym cieniem zestawu Catrice pędzelkiem skośnym Hakuro H85. Niestety nie mam idealnych brwi, nadają się już teraz do depilacji, ale po prostu nie miałam czasu, zresztą nie zauważyłam tego. Brwi zrobione, niestety do ideału im jeszcze daleko, ale na razie no, muszą takie być. Jutro postaram się z nimi zrobić coś więcej. Jeszcze sobie na sam koniec też przyczesuję tą spiralką, żeby je dobrze ułożyć. Jeszcze zapomniałam, rozświetlę sobie troszeczkę obszar pod łukiem brwiowym, takim jasnym, białym cieniem lekko połyskującym z Inglota. Skończone oczy na brązowo wyglądają w ten sposób. Jeszcze teraz wracam do twarzy. Właśnie zwaliłam paletę moją inglotowską i generalnie zobaczcie, co się stało. O Boże Święte. Dobrze mi się te cienie nie pokruszyły, ale teraz będę miała znowu układanie, bo one były w przemyślony mój sposób poukładane. No ale trudno, to już moja nieuwaga. I tak, konturowanie. Pierwszy to jest bronzer Essence matowy kompakt, jak to jest? Bronzing Compact Powder w kolorze 02 i pędzelek Hakuro H14. Troszeczkę sobie nakładam tutaj pod kość. Troszeczkę tylko, ponieważ moja twarz jest generalnie szczupła i nie potrzebuje mocnego konturowania, przynajmniej w ten sposób. Więc tylko delikatnie sobie zaznaczę. Ale zawsze sobie tutaj czoło konturuję, czyli tutaj przy samej linii, żeby troszeczkę to czoło optycznie zmniejszyć. Przy samej linii włosów. Do tego akurat musi być koniecznie matowy bronzer. I troszeczkę tutaj na brodzie, bo twarz powinna być optycznie, wiecie, skrócona. Jeszcze ciut nos. Teraz róż. Ja sobie użyję mojego ulubionego potrójnego różu z Kiko. To są takie trzy świetliste róże. Ja zwykle używam mieszanki tego środkowego z tym najjaśniejszym. Naprawdę piękny efekt, ale niestety to była edycja limitowana. I pędzelkiem z Royal Techniques, moim ukochanym. Ten róż bardzo ładnie dodaje takiej świeżości twarzy. Przepraszam, że czasami patrzę w podgląd, ale po prostu nie wiem, jak to u was widać. Muszę kontrolować, wiecie. Czy nie znikam wam gdzieś, czy kolor jest ok. Dobra, róż wystarczy. I na sam koniec rozświetlacz. Rozświetlacz, o który pytacie się mnie praktycznie pod każdym filmikiem, bo ja praktycznie w każdym filmiku go mam. To jest Essence Circus, niestety z edycji limitowanej, w kolorze takim złotym. To jest właściwie bardzo jasno złoty kolor. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda na twarzy. I zawsze nakładam go pędzelkiem Hakuro H22. Bardzo dobry pędzelek do nakładania rozświetlacza. I tutaj samym czubeczkiem nakładam ten rozświetlacz na szczyty kości policzkowej, tak lekko wklepując. Ja bardzo lubię efekt rozświetlenia twarzy. Koniecznie musi być. Ciutkę daję tutaj nad brwią. Bo tutaj też to jest miejsce, które naturalnie się zwykle świeci. Odrobinę. O. Okej. I na sam koniec dam po prostu masełko lip butter z Nivei, żeby usta były dobrze nawilżone. A jeszcze troszeczkę dam bronzera tutaj na szyję, żeby mi się nic nie odznaczało. I tak wygląda gotowy makijaż. Włosy mi już prawie wyschły. Szczerze powiem, że nie wiem, czy je suszyć, czy ich nie suszyć. Może je zostawię po prostu tak, jak są. Nie będę ich rozczesywać, tylko może niech się tak falują naturalnie. Wiadomo, że suszenie nie będzie im służyć, więc... Ale powiem wam, że po tym olejowaniu olejem arganowym są naprawdę mega miękkie. Jeszcze dzisiaj użyłam maski z makrowity, są naprawdę super w dotyku i fajnie się układają, bo one czasami to naprawdę są mega spuszone. No więc jeżeli chodzi o makijaż, to by było na tyle. A moje późne drugie śniadanie wygląda w ten sposób, czyli zwykły chleb krojony, Lurpak. Bardzo polecam wam, jeżeli nie lubicie margaryny, natomiast jeżeli wkurza was, że masło jest zwykle bardzo twarde, to ma prawie 70% masła w sobie i jest lekko solone, naprawdę przepyszne do smarowania właśnie do kanapek. I mój ukochany łosoś norweski w plastrach z Biedronki, naprawdę jestem w stanie go jeść o każdej porze dnia i nocy. Do tego sałata i herbata, zaraz dodam do niej soku malinowego. Tak więc tak wygląda moje gotowe drugie śniadanie. Po prostu kanapki z łososiem z sałatą i herbata malinowa. Późne drugie śniadanie, bo jest godzina 16, no ale to pomińmy. I Mani też dam drugie śniadanie, czyli trochę suchej karmy. Ciut wody do tego. Przepraszam, że nie pozmywane, ale zaraz się za to zabiorę. Mania! Psik. Jak widzicie, że już by zjadła. Chodź, chodź, kici, kici, kici. Proszę bardzo. A teraz pokażę wam, co robię, gdy naprawdę chcę się odstresować i odpocząć. A mianowicie gram sobie w Heroesy, Heroes 3 dokładnie, gra mega stara, ponieważ ona ma no naprawdę już chyba z 8 lat, ale to jest klasyk gatunku. Ja jestem fanką takich oldschoolowych gier, takiej starej grafiki, więc ja sobie tutaj właśnie gram w jakiś scenariusz. I uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna gra. Jeżeli wy też gracie lub grałyście w Heroes, to koniecznie piszcie w komentarzach. Ciekawa jestem, czy jeszcze ktoś w to gra. Uważam, że naprawdę jest gra genialna. Jeszcze rzut oka na moją kolekcję lakierów do paznokci, których mówiłam, że mam bardzo dużo, więc tak one w tym momencie wyglądają u mnie na biurku. Naprawdę uzbierało się ich jakąś okropna ilość, ale ja to po prostu uwielbiam. A no i kto mi oczywiście siedzi na kolanach podczas gry? Maniusia. Tak więc teraz sobie poświęcamy czas na grę. Mój mężczyzna smaży rybę. Co to za ryba? Łosoś. Jamy. I jeszcze będzie mozzarella. Jamy. O! Pięknie kotek skacze. Tak właśnie wygląda nasz dzisiejszy obiad. Gotowy, czyli właśnie łosoś z mozzarellą. Ja tu jeszcze mam kolę. Ja sobie jeszcze zawsze łykam magnes, żeby nie czuć ciągle zmęczenia, które mi dopada nieraz. Blumak to jest ten chyba duża zawartość magnezu. Więc kola, ryba to jest jedna z moich ulubionych propozycji obiadowych. Polecam również, a ja idę jeść. I żeby nie było, że się cały dzień opierdzielam, to właśnie umyłam w całym mieszkaniu podłogę mopem, jak widzicie. Pozmywałam także, włączyłam pranie, więc jakby coś tam dzisiaj zrobiłam. Chociaż ten dzień dzisiaj i tak miał być dniem dla mnie na odpoczynek. Ale stwierdziłam, że coś produktywnego jednak zrobię, więc troszeczkę posprzątałam. O, a Mania, proszę bardzo, zastanawia się, czy zapolować na mopa, czy może nie. I co, będziesz polować na mopa? Nie? No. Cóż, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień ze mną. Mam nadzieję, że nie było nudno. Przepraszam za długość tego filmu, ale po prostu no, nie umiałam go skrócić. Mam nadzieję, że mówię, nie zanudziłyście się ze mną, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, na przykład gdzie, nie wiem, na przykład więcej się dzieje, na przykład gdy jestem w Warszawie, może uda mi się wtedy nakręcić coś, no to dajcie znać. Jeżeli mam nie kręcić, to też mi piszcie, bo po prostu jestem ciekawa waszej opinii. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa!